Tak. Wideo na mdbxc.pl wraca po długiej przerwie. Może będzie systematycznie, może nie. Ja jestem Tomek, witajcie ponownie na kanale mdbxc.pl. Wbrew pewnie oczekiwaniom kilku z Was, nie będę tutaj się jakoś rozprawiał z nikim. Odpuszczam sobie całą tą aferę w PZKOL. Niech się tym bawi w ogóle prasa i media. Takie główne. My jesteśmy medium branżowym i skupmy się na tym, co jest istotne na tej branży, a nie są to jakieś tam zagrywki chłopców w piaskownicy. A sprawy natury jakiejś obyczajowej, to już zostawmy prokuraturze. Nie nam to jest roztrząsać, kto z kim, co i jak. Okej, forma tych filmów, mam nadzieję, będzie bardzo częsta, może nawet codzienna. Ale będziemy mówić tutaj o jakichś takich rzeczach sportowych. Dlatego przejdźmy od razu do sedna sprawy, bo to nie mają być jakieś długie i rozwlekłe filmy. Miniony weekend odbyła się 5. edycja wyścigu CX Katowice. Zwyciężył w niej Bartek Mikler z dużą przewagą nad Mariuszem Gilem. No nie było tam Marka Konwy, więc nie wiemy, jak wygląda aktualny stan rywalizacji między Bartkiem i Markiem, bo prawdopodobnie będzie to starcie, które będzie nas interesowało na Mistrzostwach Polski. Raczej faworytem jest Marek Konwa, aczkolwiek no, Bartek wykonał duże postępy i no, zobaczymy, jak to się skończy. Międzynarodowo, jeśli chodzi o przełaj, no to nadal wszystkich niszczy Mathieu van der Poel i chyba nic się w tej dziedzinie nie zmieni. Natomiast co się stało ciekawego w przełaju kobiet? Pauline Ferrand-Prévot wróciła do ścigania miniony weekend, a w najbliższy weekend bodajże też do przełaju wraca Marianne Vos. Czyli dwie ciekawe zawodniczki wracają, zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast w Szwajcarii na EKZ Cross wygrała Ewa Lechner, a druga była Jolanda Neff. Chyba 14 albo jakieś takie miejsce zajęła Magda Sadłecka. Tyle takich najświeższych newsów. Widzimy się jutro, może w poniedziałek coś ciekawego się wydarzy i jutro Was o tym poinformujemy. Do zobaczenia, na razie. Oglądajcie nas, lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia.